W dzieciństwie każdy miał swojego najlepszego przyjaciela. Jednak na pewno nikt z was za przyjaciela nie miał kostuchy, poza jedną osobą. I tym magicznym akcentem zapraszam was na odcinek ciekawostek o mrocznych przygodach Billego i Mandy. Jeśli chcecie dowiadywać się na bieżąco o moich filmach oraz brać udział w konkursach, to zapraszam na mojego Instagrama oraz Snapchata. Zaczynajmy! Twórcą serialu jest Maxwell Atoms. To dzięki niemu powstała ta fantastyczna animacja. Na początku pracował w branży animacji jako stażysta w Film Roman. Miłość do kreskówek posiadł już w dzieciństwie. On oraz jego siostra zawsze budzili się o 6 rano w weekend, aby oglądać Smurfy oraz Space Ghost. Pomysł na Billego i Mandy wziął się z jego udanego filmu dyplomowego, który właśnie nazywał się Billy and Mandy Tripination of the Skull and You. Warto powiedzieć, że Mandy występuje gościnnie w jednym z odcinków serialu Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. IQ Billiego wynosi minus 5. Jednak, gdy zje cukierki, jego IQ podskakuje aż do 17. Nie wiem, czy wiecie, ale show z zamiaru miało być emitowane na Nickelodeon. Jednak ta stacja odmówiła i odrzuciła serial. Pewnie dlatego, że najlepszym przyjacielem dzieci jest kostucha. No i nie muszę wam chyba opowiadać, o czym czasem mówił i co pokazywał ten serial. Jednak i oni nie rozumieli pewnie różnych fajnych smaczków, które się pojawiały. Finalnie serial był emitowany na Cartoon Network, o czym pewnie bardzo dobrze wiecie. Pod koniec piosenki z Billego i Mandy słyszymy dziwną gadaninę jakiegoś człowieka. Po odtworzeniu od tyłu wszystko staje się jasne, gdyż jest to głos naszego twórcy i niezła zamaskowana wiadomość. Bardzo ciekawy easter egg. Jak już o easter eggach mowa, to w jednym z odcinków widzimy Freda Flintstona z Flintstonu. Chcecie cały odcinek z Billego i Mandy, który będzie właśnie poświęcony takim różnym nawiązaniom i smaczkom? Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu. Jest to koniec dzisiejszego filmu. Jeżeli ci się spodobał, to nie zapomnij, jak już przed chwilą wspomniałem, zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować mojego kanału. Bardzo dziękuję za wsparcie, gdyż jest nas już naprawdę bardzo wielu. A więc jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Był z wami Cyprian, żegnam się z wami i cześć!